Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. A na początek kilka słów o sytuacji synoptycznej nad Europą. Przez Europę Zachodnią i częściowo centralną, aż po Skandynawię, pogodę kształtuje wyż z centrum nad Holandią. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem niżów. Przeważająca część kraju znajduje się w zasięgu niżu w strefie oddziaływania frontów atmosferycznych. Dziś w Europie będzie przeważać raczej pochmurna i deszczowa aura. Jedynie na zachodzie pojawi się więcej pogodnego nieba. Najchłodniej około 13-14 stopni w Wiedniu i Berlinie, a najcieplej około 25 w Madrycie. I przechodzimy do kolejnej mapy. Pogodnie i bez deszczu będzie dziś na wybrzeżu i Pomorzu. Na pozostałym obszarze przelotnie pokropi. W pasie od Małopolski przez centrum aż po Podlasie wystąpią burze z opadami deszczu, a miejscami nawet gradem. Na termometrach maksymalnie od 10 stopni we Wrocławiu do 23 stopni w Białymstoku. Ciśnienie atmosferyczne powinno systematycznie wzrastać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1020 hektopaskali. I na koniec została nam jeszcze szczegółowa prognoza pogody. Zapraszam.